Cześć, Marcin Dąbkowski, Gruby Nerd z tej strony, a to są Auta 3, wysokie obroty, taki jest polski podtytuł tej produkcji. Gra miała premiera 16 czerwca, czyli dokładnie tego samego dnia, co... Ojej, to Hanka. Dokładnie tego samego dnia, co bajka Auta 3 wchodziła do kin. I no, o Jezus Maria, co tu dużo opowiadać, no jest to gra, w której jak widzicie jeździ samochodami. Ja tutaj specjalnie włączyłem taki etap wprowadzający, który uruchamia się na początku gry, podczas którego uczymy się sterowania i tam ci bohaterowie do nas gadają, jak jakieś tam pierdoloty opowiadają, nieważne. Tak, gra dzieje się po wydarzeniach przedstawionych w filmie. Aczkolwiek jest totalnie bezspoilerowa, no chyba, że spoilerem jest to, że na przykład Zygzak McQueen przeżył trzeci film, no ale hello, czegoś spodziewaliście, to bajka Pixara. No, teraz mogę sobie trochę podriftować. Wyłączyłem podpowiedzi, bo mnie wkurzały, bo cały czas wyskakiwały na ekranie jakieś podpowiedzi. No i o samej grze, co mogę wam powiedzieć, to jest tak, słuchajcie, odpowiedzialne jest za nią studio Avalanche i to są ci sami ludzie, którzy zrobili grę Auta 2. I to nie ma większego znaczenia dla większości graczy, aczkolwiek Auta 2 były bardzo fajną grą, przy której spędziłem naprawdę wiele godzin. Stąd też wydawało mi się, że no jakby obecność tego studia deweloperskiego jest gwarancją jakiejś jakości. No nie do końca tak jest, ponieważ no Auta 3 są grą przeciętną. Są grą przeciętną, w której... Okej, byłem jakoś 2 czy 3 tygodnie temu, no chwilę po tym jak był zamach w Londynie, byłem na pokazie gry Auta 3, takim przedpremierowym, i ta gra działała badziewnie i w ogóle wyglądała tragicznie. Graliśmy na PS4, klatkowała, cięła się i to był po prostu jakiś dramat. O dziwo, finalna wersja, finalny kod, który wyszedł na Nintendo Switch, nie wiem jak wersja na PS4, ale finalny kod, który wyszedł na Nintendo Switch, działa o niebo lepiej. I to jest dla mnie w ogóle niepojęte i wygląda też lepiej, więc tego już w ogóle nie jestem w stanie skleić, jak to się wydarzyło, coś takiego. Anyway, jest to gra, w której ścigamy się samochodami i dzieli się to na dwa takie kluczowe tryby. Pierwsze to są standardowe wyścigi, w których ścigamy się po jednej z 20 plansz, 20 tras i wtedy sobie wchodzimy w wydarzenia, wyścig i tutaj mamy różne trasy do pościgania się. Zaś drugi tryb to jest Mario Kart, czyli wyścigowa bitwa. Więc ja wam pokażę najpierw jeden wyścig, potem jedną wyścigową bitwę, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Okej, weźmy może jakąś trasę taką, która jest stworzona z myślą o tej grze. Tu jeszcze wszystkich bohaterów nie mam odblokowanych. Bardzo fajny system odblokowywania postaci, ale to za chwilę wam pokażę po tym wyścigu. Tuning ogranicza się jedynie do wyboru tego, jaki będziemy mieli klakson i jakie będziemy mieli efekty świetlne. Dobra, wezmę różowe. Jaki kolor będzie robiło nasze turbo i czy mamy automatycznie driftować? Oczywiście nie, ponieważ automatyczne driftowanie jest do kitu. Więc jakby to jest cały tuning, więcej nie możemy nic zmieniać, no ale to są konkretne postacie, te samochody, tak? No bo to są bohaterowie tych bajek. No więc odpalam pierwszy wyścig i w ogóle gra jest po polsku. To też taki plus. Niestety tylko napisy, ale w sumie lepsze to niż nic. Liczyłem trochę na dubbing, chociażby po tym jak... dobra, gazu. Liczyłem trochę na dubbing, chociażby po tym jak Warner Bros. Przetłumaczył, zrobił pełne tłumaczenie LEGO Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy, no ale niestety tutaj się ograniczono jedynie do napisów, aczkolwiek to i tak spoko, nie? No jeśli już znacie angielski i potraficie czytać, no to fajnie. Oczywiście jest to gra skierowana do dzieciaków, którym na pewno polski dubbing by pomógł w odbiorze tej gry. Jeszcze na pewno by się bardziej jarały, gdyby usłyszały głosy bohaterów, które znają z bajki. No, ale nie można mieć wszystkiego, tak? Dobra, ścigam się z tymi panami. Co o samej grze mogę wam powiedzieć, to to, że no jest takim gorszym Mario Kartem. To jest jakby, to nie jest coś ciężkiego, tak? No bo jednak ścigałek lepszych od Mario Karta nie ma i nie powstały tego typu arcade'owe ścigałki. Owszem, było wiele gier, które próbowały, no ale jednak... Siup! Ale jednak im się nie udawało. No tutaj mamy...
no taką przeciętną ścigałkę, tak? Z opcją grania w cztery osoby. Można podzielić ekran na cztery okienka i grać sobie we czwórkę, a wtedy płynność rozgrywki dostaje niezłego kopa w dupę. Jedno, co mnie zastanawiało początkowo, to to, że Hello, skoro gra wyszła na Switcha i na Switcha też wyszło Mario Kart 8, które działa w 60 klatkach i w Full HD i działa mega płynnie, to czemu ta produkcja nie może działać płynnie? No ale to jest jakby takie głupie zastanawianie się było, no bo przecież jakby nie porównujmy gry takie jak Mario Kart z tym. Znaczy ogólnie dla fanów aut to jest spoko pozycja, tak? Aczkolwiek ja szczerze uważam, że Auta 2 były dużo lepsze. Jakiś model jazdy był inny i po prostu lepiej się w to grało, ale tutaj w tragedii nie ma. To jest taka gra rzędu 5,5, 6,5 w skali do 10, czyli taka dobra produkcja, którą pewnie na jakiejś wyprzedaży można sobie złapać i pograć, jeśli jest się fanem bajki Auta, albo po prostu macie dzieciaka, który chciałby pograć bardzo w Auta, to wtedy to już nie macie wyjścia, tak? Wtedy już po prostu musicie kupić tę grę, no bo inaczej się nie da. Bardzo miłym ukłonem ze strony twórców w stronę graczy, czyli naszą, jest to, że na przykład są poziomy z Aut 2 tutaj wsadzone. Nie wiem do końca, jak im się udało ten temat ogarnąć, ponieważ Studio Avalanche, to jest w ogóle ciekawa historia, Studio Avalanche, które jest odpowiedzialne za zrobienie tej gry, za development. Te studio było własnością Disneya przez długi czas, ale w którymś momencie, kiedy w Disneyu zachodziły wielkie zmiany i zdecydowano się, że hej, nie będziemy już robili więcej sami gier wideo, tylko będziemy sprzedawali licencje, no to wtedy zamknięto te studio Avalanche, no bo już nie było im do niczego potrzebne, tak? Disney Infinity zostało ubite, wszystkie inne projekty ich też, więc pozbyli się ich. I chwilę później te studio zostało wykupione przez Warner Bros. Zostało reaktywowane i pierwszą rzeczą, którą Warner Bros. Zrobiło, było wykupienie od Disneya licencji na Auta 3. Więc tym oto sposobem mamy Warnera, który wydaje grę na licencji Disneya, robioną przez deweloperów będących własnością Disneya, a teraz Warnera. No zagmatwana historia. Okej, dobra, wyścigowa bitwa. Ale jednak fakt faktem, no, jest to, że to są ci sami ludzie, którzy tworzyli wcześniej te produkcje. No nie były to jakieś gry z najwyższej półki, to jakby to w ogóle jakby nie ma co się oszukiwać. Ale wciąż Auta 2 były bardzo dobrą grą, w którą się grało 1000 razy lepiej niż to. I teraz pokażę Wam tryb wyścigowej bitwy, symulator wyścigowej bitwy, gdzie będę nawalał się z innymi kierowcami. I o ile w tym trybie wyścigowym Auta 3 jeszcze jako tako sobie radzą, ponieważ no takiej bezpośredniej konkurencji nie mają na tę chwilę. Takich lightowych, zręcznościowych wyścigów, gdzie po prostu lata się w kółko po jakichś trasach. Tak niestety w momencie, kiedy odpalam ten tryb wyścigowej bitwy, no to inaczej się nie da, jak porównywać to z Mario Kartem, bo to jest jakby 1:1 Mario Kart. Oczywiście gracze PlayStation... Zaraz, muszę szybko powciskać gaz, żeby przyspieszyć. Pięknie. Gracze na PlayStation 4, czy na Xboxie One, czy na PC-tach nie mają możliwości grania w Mario Karta, więc jakby nie mają też punktu odniesienia. Siup, poleciałem. No ale jednak trzeba tę grę zestawić z tamtą produkcją. No bezpośrednio widać inspirację, tak? Te systemy znajdziek, też to jak bronie się zachowują niektóre, na przykład opcja, że możemy do tyłu sobie strzelać tymi zielonymi pociskami. Nie wiem, czemu jadę znów po tej samej trasie. Nie wiem, czy coś źle wybrałem, czy co. Jest tu dużo fajnych rozwiązań i to trzeba twórcom naprawdę oddać, że dużo fajnych, nie we mnie, dużo fajnych rzeczy wymyślili, jak na przykład to, że mamy standardowe paski do boostowania, czyli na przykład tak jak tutaj, jeśli wejdziemy w nie na drifcie, no to wtedy nabija nam się pasek turbo, a jeśli mamy pełen pasek turbo zapełniony i dwa razy wciśniemy Y na padzie, czyli na plejaku to będzie kwadrat, tak? No to wtedy wchodzimy w specjalny tryb, gdzie dotykając przeciwników odrzucamy ich na boki i mamy takie nieskończone turbo, które nam cały czas leci. To jest fajny pomysł ich. Fajne jest to, że właśnie są specjalne pasy, które jak przejedziemy na dwóch kółkach, to wtedy zdobywamy za nie boosta.
Są też specjalne pasy, gdzie musimy na przykład przejechać je tyłem, co jest całkiem niezłym wyzwaniem, ponieważ sterowanie nam się wtedy odwraca siłą rzeczy, tak? No jeśli, o, tu mamy pas na przykład na dwa kółka przygotowany. Jeśli jeździliście autem, no to jakby wiecie, że jak się jedzie na wstecznym, to kierownica działa trochę odwrotnie. To tak tylko mówię, no ale taka jedna z podstawowych rzeczy, które trzeba wiedzieć, kiedy jeździ się 40 na godzinę na wstecznym po osiedlu, nie polecam, bardzo łatwo coś przywalić. No więc trochę tych pomysłów tu mieli, tak? Też bardzo fajną licencję dostali, bo auta są fenomenalną licencją. Ja uwielbiam tę bajkę. Część druga to jest w ogóle rewelacja. Ten całe motywy szpiegowskie i tak dalej. Trójki jeszcze nie obejrzałem, dopiero się wybieram do kina, więc nie będę się wypowiadał na ten temat, ale jedynka i dwójka to były świetne bajki. Druga część gry też była świetna, a ta trzecia jest no taka sobie, tak trochę na odpierdzie zrobiona. No. Być może budżet na grę nawet nie był mały, niski, ale no większość tego budżetu musiała na przykład pójść na, nie wiem, wykupienie licencji na grę. Bo też pamiętajcie, że w momencie, kiedy Avalanche robiło tę grę dla Disneya, to nie musieli płacić za licencję, tylko po prostu... nie wiem, czy ktoś się na mnie zalokował, czy co? Nie. A, jakiś wskaźnik się dziwny pojawił. No, kiedy robili dla Disneya, nie musieli przejmować się licencją. A w sytuacji, kiedy jednak Warner wykupił prawa, no to musiał zabulić im jakieś hajsy za to. Także być może na to poszło, nie wiem, ale no, gra nie wygląda najgorzej. To też trzeba jej przyznać. No i też jej bezapelacyjnie no, zaletą jest to, że nie ma właśnie zbyt dużej konkurencji w tej chwili. Nie wiem, najbliższe coś, z czym można by ją zestawić, to jest może dodatek Hot Wheels do Forza Horizon 3 albo Drive Club na PlayStation 4, bo jest tak samo nierealistyczny i niedopracowany. Ja wiem, są ludzie, którym się Drive Club podobał, ale ja tym ludziom nie ufam, bo w większości pracują dla Sony albo są powiązani z Sony, więc nie znam nikogo, komu podobałby się Drive Club, tak szczerze. Anyway, wracając do Out 3, jestem na drugim okrążeniu. Dobra, może ja skończę ten wyścig i pokażę wam jeszcze jeden tryb. Zaraz wrócę się tutaj. O, pan z wąsami, tak, obklejony. W ogóle są przerywniki jakieś, też te postacie gadają, nie wiem czy oryginalnymi głosami, no bo mówią po angielsku, jakby to był polski dubbing, byłoby łatwiej zestawić. No ale jakby tego fanserwisu jest tutaj dużo. Tu mamy serie pucharowe jeszcze w menu, czyli możemy po prostu takie standardowe Grand Prix, tak? Mamy po 3 wyścigi i musimy je przechodzić po kolei, jeden za drugim. No i wtedy dostajemy za to puchary. Sponsorowana gra drużynowa. To jest po prostu, gramy w teamie. Próbowaliśmy z córką i po prostu byliśmy we dwójkę w czerwonej drużynie, było dwóch przeciwników z innej drużyny. No i potem po prostu według rankingu nasze punkty były zliczane i która drużyna wygrała. Tor wyczynowy Thomasville, to jest jeszcze jedna rzecz fajna. Zaraz wezmę sobie na przykład inny samochód, żeby ciągle nie jeździć tym zygzakiem. Tor wyczynowy to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie tak taka piaskownica, coś w stylu tego, co Avalanche zrobiło w Disney Infinity, jeśli mieliście okazję grać. Tam mieliśmy po prostu taki tryb nazywał się bodajże Toy Box. I tam mogliśmy robić wszystko, mogliśmy sobie jeździć, mogliśmy chodzić, różne zadania wykonywać. I tak samo tutaj, tu nie mamy żadnych jakby konkretnych zadań jakby wyznaczonych, tylko możemy po prostu sobie pojeździć, porobić triki jakieś autem. Na przykład, siup, tak, na przykład mi nie wyszło. Zebrałem jakieś bronie i możemy podriftować, poskakać. Są też jakieś małe zadania tutaj poukrywane. Jeśli uda nam się je znaleźć, to możemy na przykład, o, wróć. O Jezusie, o! No tak, driftowanie autobusem szkolnym to nie jest najlepszy pomysł. Podjadę sobie tutaj. O, to wyzwanie wymaga kilku graczy, walka na całego, czyli jeśli na przykład gramy we czwórkę, to wtedy możemy tutaj na tym wielkim po prostu placu się ponawalać, wtedy postrzelać do siebie. Są też jakieś zadania ze zbieraniem jakichś rzeczy, tego typu sprawy. O, no to mi na przykład nie poszło, nie? Tu coś mamy. Strzały w dziesiątkę, wyświetl wyzwanie. Strzelaj do tylu celów, do ilu zdołasz, zanim minie czas. No okej. Okay. Gdzie te cele? To te traktory? Nie, to nie traktory. Nie wiem po co. Aha. Czyli po prostu
w to mam strzelać, ale na pewno nie mam w to wjeżdżać. Czyli najpierw muszę zdobyć jakąś amunicję i amunicja jest na przykład tutaj. Siup, driftuj. No drift, no Jezu, w kible wjechałem. No i po prostu mogę jeździć i rozwalać te pudełka. I siup, rozwalone kolejne. I kolejne. Nie, te nie weszło. No, jeszcze trochę. 7. Już dobrze mi idzie, pięknie mi idzie. I tu. I jeszcze kolejne. Zaraz coś jeszcze porozwalam. Jeszcze jednym fajnym trybem w grze, o którym zapomniałem wam powiedzieć, jest... na pewno nie to. Nie o tym chciałem powiedzieć. To jest tryb rozwałki, gdzie trochę na wzór Burnouta mamy niszczyć jeżdżące po trasie auta i po prostu nawalać w nie, czym tylko się da. Gra nam pokazuje, ile samochodzików jeździ po trasie, ile trzeba ich rozwalić. I co zabawne, to twórcy mówili na pokazie gry, że ze względu na to, że bohaterowie aut są jakby takimi no, postaciami faktycznymi, które mówią, myślą i żyją i tak dalej, to zdecydowano się zrobić specjalne takie głupie samochodziki, które nie mówią i nie myślą i nie mają oczek i w które my nawalamy wtedy. Żeby nie było tak, że musimy zabijać innych bohaterów, no to as przestworzy. Dobra, wjadę tu. Ma to jakiś cel, ja to rozumiem, tak? Dobra, co ja mam tu zrobić? Aha, mam zbierać po prostu te znaczki, tak? Tak, jest ich 60. O, taki trochę Tony Hawk mi się zrobił teraz z tej gry. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Pięknie. No nie, no wywalił się. Ne. Fajna trasa. Gdyby model jazdy w grze był trochę lepszy, to by było w ogóle rewelacja. Ale niestety nie jest trochę lepszy. Pięknie. No, dawaj, Tony Hawk. Nie, nie wyszedł mi Tony Hawk. To teraz tu. I teraz... Ło! Poszedł. Tylko nie wiem, gdzie poszedł. Aha, tutaj. Nie wiem, samochody tak się nie zachowują, no ale nieważne. O, tu sobie teraz mogę wjechać, skoro mam nitro. Nie, nie, nie. No, muszę chyba szybciej tu wjechać. Dobra, wychodzę z tego, wyjdź z wyzwania. Tak, w ogóle opuszczę ten cały playground. Tylko oczywiście gra mi nie pozwala tego zrobić. Nie, pozwala, dobra. Mogę wyjść. Jeszcze miałem wam o tych statystykach powiedzieć. To już ostatnia rzecz. Z racji tego, że w Switchu nie ma trofeów ani achievementów, Nintendo nic takiego nie zrobiło. Twórcy przenieśli to trochę inaczej. Domyślam się, że w wersjach na PS4 i na Xbox One są po prostu do tego trofea dołożone najlepsze wyniki. A tu mamy coś takiego, taki system. I o co tu chodzi? Słuchajcie, no są różne zadania, które mamy w przykład użyj szybkiego strzału, by przeciwnik wpadł w poślizg, albo zdobądź gwiazdkę w dowolnej jeździe na czas, no i to mogę jeszcze zrobić, tak? Tutaj na przykład 2 lub 3 gwiazdki na wyścigu na torze w centrowisku. Tych wszystkich zadań jest 136 i te zadania, tutaj na górze widzicie, jest taki pasek postępu, one odblokowują nam, jakby przesuwają ten pasek w prawo i im dalej pasek się przesuwa, tym na przykład odblokowujemy więcej nowych postaci, nowe trasy, tego typu rzeczy, nowe tryby też gry się odblokowują. Oraz, tam widzicie, jest taki żółty autobus oraz jest właśnie ten złomek. To są specjalne mistrzowskie wyzwania, które są trudniejsze od zwykłych wyzwań. Są na końcu menu tutaj. Ich jest łącznie 4. Właśnie pierwszy to jest wyścig z panną Felgą, czyli z wielkim autobusem szkolnym. Drugi to jest popis kaskaderski złomka wspaniałego. Są takie 4 specjalne zadania, gdzie tam jest całe cutscenki, są tego zrobione i tak dalej. Taki fajny dodatek. Anyway, podsumowując, Auta 3. Auta 3 są niezłą grą, tak posiłkuję się skalą film webową. To jest niezła, to jest bodajże 6. No i to jest niezła gra. To nie jest super produkcja, o której będziecie pamiętali za rok czy za dwa, to nie Mario Kart. Ale jest spoko, jeśli dodatkowo lubicie auta i jesteście fanami tych animacji, obejrzeliście trójkę i chcielibyście więcej aut, bo uwielbiacie Pixara i jego animacje, to moim zdaniem w 4 osoby można się fajnie tym pobawić. Samemu zresztą też. No plus na Switchu jest ta zaleta, że możecie grę zabrać ze sobą i w trybie handheldowym działa lepiej i wygląda lepiej, więc wtedy nawet ta grafika tak bardzo was nie kuje w oczy.
No ale to jest gra na licencji filmu, więc jakby sami z tą informacją musicie zrobić co chcecie. Lajkujcie, subujcie i trzymajcie się. Cześć!